moja dziewczyna, która ma niezwykły gust, poczucie smaku i zapachu też oczywiście. Czasami jak obejrzę coś ciekawego na Facebooku lub na YouTubie, to mi pokazuje, mówi, zobacz, zobacz. I bardzo ciekawe nagranie widziałem z pewną blogerką, która informuje inne kobiety, jakie 8 cech ma idealny facet, dla niej 8 cech. I potem, z tego co wiem, to po tym nagraniu dostała bardzo, bardzo dużo hajtu. A uważam, że mówiła bardzo mądrze. Mówiła niezwykle mądrze. Z wyjątkiem jednego punktu, z którym się bym nie bardzo zgodził. Ponieważ idealny mężczyzna może nie być bogaty. Jeżeli posiada pasję, która pochłania jego czas, to nie jest bogaty, bo na to poświęca czas. Jeżeli posiada pasję, która pochłania jego pieniądze, to też nie jest bogaty. Chyba że jego pasją jest zarabianie pieniędzy. To wtedy ma czas na zarabianie, bo to jest jego pasją. Ale twierdzę, że idealny kandydat na cudownego faceta, z którym można założyć cudowny związek, ma pasję. A jeżeli jeszcze ona, kandydatka, jest tą pasją, to wtedy nie będzie bogaty.